No i teraz witam was w kolejnym odcinku z walk z wampirami w Angren. Na Angren? Mniejsza o to. Mamy kolejne podejście do bitwy, które uczyliśmy w odcinku poprzednim, na sam koniec. No i zobaczymy, może teraz uda nam się coś sensowniejszego zrobić. Jeżeli tak, to dobrze, jeżeli nie, no to... Cudem, czy dzisiaj będą odcinki z tych dwóch walk i to wszystko. To jest specyfika niestety wojen krwi. To tak mówiłem na zakończeniu tego odcinka, niektóre walki są po prostu napadę poda, jeśli to trzeba mieć na uwadze. Puszczę sobie adeptkę z Aretuzy. Tylko, że chyba targetu w ogóle nie ma. A nie, ma go miotacza. No cóż, lepsze to niż nic, więc... Więc niech niego... Niego i jego po prostu niech nam... skopiuje i tyle. Teraz właśnie miotacz pójdzie tutaj. Na ten rząd. I Isabel nam powoli dosię swoim wzmocnieniem. Puśćmy sobie atrapę w tego miotacza i będę koniecznie chciał tam wsadzić ogień znowu. Być może z wilczym dołem. Ok, czyli mamy 4 tury na to, żeby tę rundę wygrać. No, chyba da się zrobić. Zaatakuj. I co tu mi się przyda przede wszystkim, to w tym momencie jest Gabor. Nie wiem, czy chciał być Jarpen. Zaatakuj wampirza i teraz Katakana. No i puścimy sobie Barnabę, naszego inżyniera. O, przepraszam, odbiło mi się żebro. To jad. Jad wisielców. To będzie jak znalazł. Proszę bardzo. I ładnie to zaraz wygraliśmy. Isabel ile ma już? 14 bodajże, tak? Zgadza się. 2 wilcze doły. Wagenburg i Werblista. Wagenburg wymieńmy. I zostawmy jak jest. Pas. Bo chce mi się zabrać po prostu ostatni duch. I też chciałbym, żeby on się pozbawił właśnie wampierzy. I bez wampierzy będzie odrobinę słabszy przeciwnik. Jakby nie było, przez co będzie mi trochę łatwiej to po prostu wygrać. Wagenburg, pracarz, miotacz. Tego miotacza szkoda, szczerze powiedziawszy. Oho, się tego gadka i na alfę z tego co zauważyłem. Ale chciałbym się upewnić, że tak było. Pokaż. Nie no. Zwykły niestety, ale już coś. Zaatakujmy we. I puścimy sobie drugi wilczy dół za momencik. Na drugi rząd właśnie. I tak, koni tu już dość mocno potrafią uderzyć. Dlatego my sami musimy ich mocno uderzyć. Procarz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Puścił deszcz, okej. Okay. Jest mi to idealnie po drodze. Ale lepiej tak niż inaczej, szczerze powiedziawszy. Trochę masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Na północny wiatr, muszę, nie mam wyjścia. Zakończmy. Dlatego, że nie chcę przesunąć tego katakana i dołu na rząd niższy. Teraz Werblista. I tu atakujemy. Teraz przez to, że nie ma... A, nieważne. Ja mówię, że przez to, że nie ma oszlusku, powinien przeżyć Werblista, ale był Galkain na posterunku. Więc niestety. Wiele mi to nie dało. Kurczę, kolejny Galkain. Dobra, fałszywy Floden. Niech ten katakan jeszcze Gadkaina. I czy oni wrócą do mnie, czy nie? No nie wracają niestety.
teraz całe nasze starania praktycznie na marne idą. Mój ból nie pójdzie na marne. Dobra, tutaj mają wampiry. Te przesuńmy dwa. To nie będzie wiele, ale zawsze coś. Jest i alfa niestety. Isbel. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Na szczęście Isbel przetrwała. Ten karkań już nic nie robi. Odo. No i nawet tak nie dajemy rady niestety. Kurczę. Nie, my musimy tu mieć ognie i wilcze doły w tej samej turze. Innego wyjścia sytuacji nie widzę w tym momencie. Zwyczajnie w świecie. Gascon. Jest Ismel, też połowa sukcesu. On tak. Najpierw Wagenburg powinien pójść, a później przesunięcie trofeum z Manticory. Ale to by zbyt wiele nie zmieniło, więc... Adeptka znowu. I znowu pójdzie tutaj w szóstkę naszą. Czyli w miotacza. Zniszczmy pancerz i zaatakujmy w ten sposób. To problemem właśnie jest ten Garkain Alpha. U niego. Bo samą deszczę jeszcze da się jakoś obejść. Ale z Alfą właśnie jest problem. Jak sami widzicie. No to dlatego, że Alfa dostaje potężne wzmocnienia za każdym razem. I świetnie można coś sensownego z tym zrobić już. Cofnijmy go. No i zobaczcie, się nie ma powtórzyło to, co było w tamtym meczu, jak to można nazwać. Puśćmy Gabora. Albo nie, najpierw Floren puścimy. Szóstka na ósemkę. Dobra, kończę turę. Teraz Gabor. Nie ma problemu. W ten sposób. Nie puścimy cokolwiek, no choćby tego tutaj nadda od biedy. Jej wysokość wie co. Pasujmy. Ty masz już siły ile? 19. Czyli lepiej niż było w tamtym meczu. O 5 punktów jest lepiej. Teraz musimy szukać wilczego dołu i miotacza. To sobie spasujmy. Puścił oszluzga, okej. I tyle. Tu niestety katakany nie poszły, nie poszły garkainy u niego. Więc będzie trochę ciężko. No dobra, padł jeden garkań i jedna baba wodna, ale to jest... Kropla w morzu, jak to się mówi, po prostu. Dobra, zaatakujmy korbaczem. I puśćmy wilczy dół. Po drugi wilczy dole puścimy Wagenburg. A teraz zobaczymy, co się będzie działo na polu, po prostu. Tu mówi jeszcze mocno, by się przydał Eik. Tutaj Eik i... Ismel by właściwie wydawali nam zwycięstwo niemal za każdym razem. Ale Eika nie mam, teraz to mocno odczuwamy na własnej, właśnie na naszej własnej talii i w tej krainie. Dobra, procarz. I chcemy tutaj niszczyć to, co da się zniszczyć po prostu. Jeszcze to sobie przesuniemy. I oszluzga już nie ma, na szczęście. Ale kosztem naszego procesarza to się odbyło. Teraz puścimy miotacza. Na tyły. Chyba się przenosić z przodu na tył po prostu. I tu dobrze by było, gdyby nam siadł po prostu ten werblista. Ale z tym może być różnie. Raz, dwa, trzy. To szczególnie kajdem może... Co myślimy w ogóle zostawić, ich nie ruszać. A zobaczcie, że uderzyły mnie pod niechcący ręką
pop blok mikrofonowy. Tak, jeżeli było słychać, to wiadomo co i dlaczego. Tu zaatakujmy. Zresztą mogliśmy puścić kusznika na początek i dopiero potem użyć korbacza. Nie pomyślałem o tym. Teraz się dołożymy Werblistę. Później Isbel. I może to wystarczy. Tam jeszcze podeprzemy się petardą, wiadomo. Marnuje się w wojsku. Paruka Takan. To takie proste nie jest, jak widzicie. I tu najgorsze jest samorzeć ogarkań Alfa. Tyle zła, cierpienia. I po co? Co on tam ma? O, właśnie Garkain Alfa. Isbel się wzmocni. A, nie wzmocni się, bo to musi być jedna jednostka żywa, także... No, niestety. To nam troszkę nie wyszło. Nie, ta walka jest naprawdę bardzo wymagająca. Ja tu już za bardzo nie wiem do tego podejść. Próbuję jeszcze raz w tym układzie. Najwyżej się go Adha spora. I zobaczymy, co w tym układzie się wydarzy po prostu, bo tutaj już, no nie ukrywam, mnie cierpliwość powoli biega końca. Prosarz Gaskon, szukamy Isbel, ale Isbel nie ma oczywiście. A to bardzo niedobrze. Przesuń. Te pomniejsze wampiry zniszcz, te wampirze, niech pójdą. Po prostu w diabły. I mamy pancerza. Pluteje, konny rabuś. W sumie oni się mogą przydać. Puśćmy sobie rabusia. Na babę wodną. I co teraz się wydarzy? Chociaż, a gdyby go z Garkainów wykrwawić w tym momencie, w tej rundzie? Tutaj werblista, aha. Dobra, nic to. Osiągniemy nasz cel. Daj ładunki. Ty zaatakuj tutaj. Ja sobie puszczę fałszywy Florent w kolejnej turze. Chociaż zobaczy, nie musimy już nic robić, więc spasujmy to. No to nawet nam się udało. Jest miota, czy jest gaską. Ale to muszę dwie karty zagrać, żeby w razie czego móc nie stać po prostu Isbel. Która tu jest na egzaminie będzie kluczowa, czyli gaską na początek. A już zaczynało się robić nudno. Tam jest Katakan. Barnaba. O, przepraszam, odbiła mi się rzeką. Puśćmy sobie może... Może co? Dekret. Kłusznik jeden i miotacz. I teraz sobie to spasujemy. O, niech coś tam jeszcze rzuci. I może to będzie coś o tyle ważnego. A nie no, obrażenia od deszczu. Czy to jest tych chciałem, żeby coś stracił? Ale udało mu się niczego nie stracić. Nie ma tego Katakana. To dobrze. Ale biorąc pod uwagę, że ma dwie karty w ręku, to niemal na pewno ma dobranego piątka i na alfę. I to jest dość zła wiadomość, niestety. Jotacz. Uwaga na głowy! Niech tu już działa ogień na początek. Damy sobie atrapę za moment. I go wrócimy. Oszcząc, niech tam idzie do ognia. I niech to już obrywa po prostu. Chociaż teraz to w sumie mogę tu puścić Floren. To zawsze będzie jednostkę mniej.
Okej. Jest kolejny oszlusk. No to jest już sloga ekipa z tego co widzę po jego stronie pola. A my dopiero tu się no pojawiamy. Jeśli tak to można nazwać, tak to można powiedzieć. Puśćmy sobie wilczy dół po prostu. Ich tu przesuńmy. I liczmy, że ogień zrobi swoje, a jeżeli nie, to poszemy pisarzami po prostu. No i pracasz na początek. Raz, dwa, trzy. Koniec study. I one od tego ognia padną prędzej czy później. To jest akurat pewne. Dobra, pusty Galkain. I czyżby to się krystalizowało? Tak no, korzystnie dla nas w końcu. Po takim czasie. Puśćmy sobie tą petardę. Bo my to niczego nie możemy stracić w tym momencie. Kolejny pusty Galkain. I teraz, jak po prostu tutaj to uderzyć? Puścić Gabora. Muszę się rapić. Niech tą Ekimę zetnie. I tu jeszcze nas będzie Galkainowi trochę. Tylko, że jest właśnie Alfa. To mnie trochę martwi, ale puścimy sobie Reynarda. Jej wysokość jest wyjątkowa. Teraz pójdzie Isbel, bo jeszcze będzie mieć ruchów. Zakończymy to po prostu kusznikiem z korbaczem. Miałam nadzieję, jest. Że załatwimy to inaczej. I teraz kusznik. Pancerz ich nie uratuje. Nie tu. Tu musimy maksymalizować obrażenia. Na Alfę. Korbacz idzie. I mamy to w końcu wygrane. W końcu bodajże 5-6 próbach, ale się udało. Także i bez Nike'a można sobie poradzić, jak widzicie. Ale nie jest to ani proste, ani łatwe, ani przyjemne. Ale zdecydowanie jest to wykonalne. Również możecie zauważyć, że niektóre karty umieszczam w konkretnych rzędach. To po prostu wynika z tego, że gram dużo w Gwinta, grę multiplayer. No i przywykłem do tego, że w poszczególnych rzędach odpalają się umiejętności tych kart, jak przykładowo Isbel na daleki dystans i tak dalej, i tak dalej. Dobra, starczy Adhespor. Tu jest zagadka, czy to będzie specjalnego? Okej, czy nie wybij wszystkich, nie stać nikogo. Moje ulubione. Oczywiście, że nie. Jeśli siła jest parzysta, przenieś w kierunku przeciwnika i najsłabszemu jeden punkt zadaj. No dobra. Liria! Tak to puśćmy na początek. Teraz, tu są trzy jednostki, będą cztery, siła będzie trzy wynosiła. Wystarczy jeden strzał. Przesuwa się, dobra. Teraz tego przesuńmy. Tutaj jest ile? Trzy. Arbalest, na twój rozkaz. Tak, zagrajmy. Teraz go musimy wzmocnić. Koniec study. Tylko czy tam przeskoczy na czas, czy nie? Teraz są 4, 5. Pancerz ich nie uratuje. Okej, czyli nie o to chodzi. No dobra, 5. Tu jest dwójka. Teraz tak. Tutaj mamy 4, będzie piątka. Puśćmy. Znowu będzie piątka. Pancerz ich nie uratuje. Do góry. Raz, dwa, trzy. Wzmacniamy. Koniec tury. Liria! Dwójka.
I jego musimy wykończyć w ten sposób po prostu. Wystarczy jeden strzał. Proszę bardzo. One, jak chcę ci, niekoniecznie muszą ginąć od ognia. Mogą są zginąć od bełtów, pocisków i innych bardziej konwencjonalnych po prostu sposobów. Ale najważniejsze jest to, że ten pierwszy obszar, jak to nazywam, startowy, mam już oczyszczony. Tu po prostu jeszcze nie ma przejścia, tutaj będziemy później, o wiele później. Dlatego to będzie trochę wyglądać, jakbym tam o czymś zapomniał. Ale niespodzianka, niespodzianka, nie zapomniałem o niczym. Także w pełni świadomie teraz przenoszę armię w inne miejsce. Nie musimy tą kładką przejść. To chyba kończyliśmy odcinki wczorajsze, tak mi się wydaje. Jest szybka podróż i jakaś wieśniaczka tutaj stoi. To kraina potworu. Nilfgaard. Dobra. Dobra pani, jadła nie zabieracie. O proszę, jest mapa skarbu jakaś. Czyli zobaczcie, pomęczyliśmy ją. Pogadaliśmy i opłaciło się. Czyżby handlarz? Jak najbardziej tak, bo to nam się przyda, te 750 sztuk drewna. Co naprawdę przyszło nam w idealnym momencie. Ej, patrz, co przejście z tymi ruinami? Cofniemy się tam, a nie, tu jest to przejście. Pójdźmy więc. A czy te ruiny to nie jest miejsce skarbu przypadkiem? Tak może być. Mapa wodna. No sobie zostawimy na jutro już, mam wrażenie. Chociaż czas jest taki nawet niezły, ale... Mieliście dłuższe odcinki wczoraj. A w szczególności jeden, więc wolałbym dzisiaj... Zostawić odcinek taki, wiecie, no krótszy. Kurde, się wyscękać nie mogę. Właśnie popatrzmy, ile tu będzie drewna. 31, dobra. To teraz popatrzmy sobie warsztat. Kantyna. Nie chcę. Sztab. Tu prowizji nie potrzebuję aż tak bardzo. Ostrokuł. Kundel miotacz. I to są kundle spadli, zobaczcie. No to musimy tu budować. To jest za 5000, czyli trochę nam tu jeszcze brakuje. Niestety. No ale nic, to idziemy powoli w tym kierunku. No i o mojej drodze, to będzie, jak mówiłem, krótszy odcinek. W kolejnym pójdziemy sobie tutaj na tą zagadkę z łabą wodną, ale tu jeszcze sam się wrócę, bo są tych ruin. I żeby nie zapomnieć, zobaczmy, czy tam przypadkiem nie ma miejsca gdzie skarbu. O, tu jeszcze jest wózeczek, którego sobie zgadnijmy przy okazji. I tak po drodze, więc. Dobra, pójdźmy tędy. I tam pokopmy w tych ruinach, bo na takie coś mi się właśnie od początku duże wydawały. Takie w sam raz na skrzyneczkę. Nie wiem, czy tak to można nazwać. Oj, proszę, no i jest. Czyli moi drodzy, tą skrzyneczką kończymy sobie ten odcinek. Widzimy się już jutro na dwóch odcinkach. A tymczasem dzisiaj dzięki bardzo za uwagę w tych odcinkach z gnojenia wampirów po parę razy. Mam nadzieję, że to były takie ostatnie odcinki. I widzimy się już jutro. A dla was, hej, hej, papa.